Środa 1 sierpnia, witam Państwa w najgorętszym dniu w roku. Dziś także mija kolejna rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. W informacjach powiemy, jak w trakcie upałów pomagać zwierzętom. Mimo gorącego lata w Piotrkowie trwają prace remontowe. Zaczynamy. Dziś przypada 74. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Piotrków pamięta i czci pamięć poległych bohaterów. Jak co roku o godzinie 17, czyli godzinie W, zawyły syreny, a pod pomnikiem grobu nieznanego żołnierza złożono kwiaty. Powstanie warszawskie rozpoczęło się 1 sierpnia 1944 roku rozkazem komendanta głównego AK generała Tadeusza Komorowskiego-Bora. Była to największa akcja zbrojna podziemna w okupowanej Europie, której celem było uwolnienie stolicy spod niemieckiej okupacji. Szacuje się, że do walki z niemieckim okupantem przystąpiło od 40 do 50 tysięcy powstańców, nie tylko mieszkańców Warszawy. Jednak mimo spontanicznego zrywu, z powodu braku uzbrojenia i pomocy ze strony aliantów, powstanie upadło, a Niemcy nakazali zrównać Warszawę z ziemią. Wśród poległych podczas Powstania Warszawskiego byli również piotrkowianie. Na piotrkowskim cmentarzu znajduje się około 100 grobów powstańców. Od dziś można składać wniosek w formie papierowej na wyprawkę dla ucznia w ramach rządowego programu Dobry Start. 300 zł otrzyma każde uczące się dziecko raz w roku. Od dziś można składać wnioski w formie papierowej na świadczenie 300+. Po 2 latach od wprowadzenia programu Rodzina 500+, wprowadzono nową formę pomocy z myślą o najmłodszych. Tym razem jest to świadczenie w wysokości 300 zł wypłacane raz w roku rodzicom dzieci w wieku szkolnym. 300+ jest to nowe świadczenie. Należy się wszystkim dzieciom, które chodzą do szkoły. Wyłączone są tylko z tego świadczenia osoby, które uczą się w szkołach dla dorosłych. Czyli w praktyce od 1 klasy do matury dla wszystkich dzieci. Wniosek na to świadczenie składamy w drodze elektronicznej od lipca, w drodze papierowej od sierpnia do końca listopada. Świadczenie 300+ ma pomóc sfinansować wyprawki szkolne dzieci, które każdego roku w znaczący sposób obciążają budżety domowe polskich rodzin. W klasach 1-8 podręczniki są bezpłatne, natomiast tylko wyprawka artykułów papierniczych. Różne rzeczy klienci kupują, od plecaków, począwszy one są najdroższe, do kredek, ołówku, no wszystkiego tego galanterii papierniczej. Koszt tego jest w granicach 200-300 zł. Według badań CBOS w roku szkolnym 2017-18 jedna wyprawka dla dziecka kosztowała przeciętną rodzinę średnio aż 686 zł. Dodatkowe pieniądze na podręczniki, na wyprawkę do szkoły dla dzieci. Myślę, że fajna sprawa. Ja już mam dorosłe dzieci, także wychowywały się bez 500+, bez 300+, bez i żyją, tak? Zawsze można dziecku sprawić coś, co jak kogoś tam nie stać, to coś te 300 zł zawsze pomoże, prawda? Świadczenie otrzyma raz w roku każde dziecko w wieku od 7 do 20 lat uczące się w szkole podstawowej i średniej, a do 24 lat w przypadku osoby niepełnosprawnej. Trwa remont ulicy Pruchnika na odcinku od ulicy Żeromskiego do ulicy Sienkiewicza, a dokładnie na wysokości MOPR-u. Ten odcinek drogi jest nieprzejezdny. To drugi etap remontu, który trwa od 2017 roku, a wstrzymany został ze względu na przeszkodę w postaci prywatnej rudery przy ulicy Pruchnika 19. Na remontowanym odcinku obecnie robotnicy wykonują prace drogowe. Podbudowa drogi jest przygotowana, a chodniki są układane. Prace związane z kanalizacją deszczową i sanitarną już się zakończyły.
Ponadto remont obejmuje oświetlenie i nasadzenia. Nowa kanalizacja deszczowa, której nie było, będzie nowe oświetlenie LED-owe, będą nowe nasadzenia drzew, no ale wcześniej wiadomo była wycinka tych, które zagrażały albo inwestycji, albo z powodu stanu zdrowotnego musiały być wycięte. Wykonaliśmy nowe zatoki postojowe, to są miejsca wzdłużne, będą nowe chodniki po obydwu stronach. Prace na ulicy Pruchnika były wykonywane w dwóch etapach. Drugi wznowiono dopiero po przeprojektowaniu prac, co związane było z prywatną ruderą przy ulicy Pruchnika 19. Podjęliśmy kroki zaradcze po przeprojektowaniu kanalizacji deszczowej i wodociągu. Wpadliśmy teraz na pomysł, jak po prostu zabezpieczyć mieszkańców i użytkowników drogi przed spadającymi ewentualnie cegłami. Podpisaliśmy protokół konieczności z wykonawcą i będzie takie przejście piesze zadaszone. Więc myślę, że to już rozwiąże nasze wszystkie problemy i do końca sierpnia ta ulica będzie już przejezdna na całym odcinku. Remont Pruchnika to koszt ponad 2,5 miliona złotych. Prace mają zakończyć się do końca sierpnia. Dziś był jeden z najgorętszych dni tego roku. Upały mogą być niebezpieczne nie tylko dla ludzi. Tak wysoka temperatura w naszym klimacie także niekorzystnie wpływa na zwierzęta. Każdy z nas sposobów na ochłodę ma wiele. Zwierzęta podczas upałów są w gorszej sytuacji. Swoje ciepło zwierzaki oddają, jednocześnie chłodzą się jedynie przez dyszenie i pocenie się poduszkami łap. Dla nich jest to naprawdę okres bardzo ciężki i należy szczególnie zadbać o to, aby zawsze był stały dostęp do wody, aby unikać spacerów w najbardziej nasłonecznionych momentach dnia, czyli w okolicy południa, prawda, żeby możliwie ten spacer przeciągnąć na godziny wieczorne bądź wczesny ranek. Zresztą psy niechętnie wybierają słońce, natomiast należy pamiętać, że wiele piesków nie ma takiego instynktu samozachowawczego i lubią bardzo długo przebywać na cieple i wtedy musimy być czujni i jednak z tego słońca je do cienia przetransportować. Zwierzęta muszą unikać przegrzewania, nie wolno ich pozostawiać w aucie, a zabierając w podróż należy zadbać o bezpieczeństwo i komfort. Znaczy najlepiej, żeby był pojazd sklimatyzowany, no bo tutaj to w tym momencie dajemy pełen komfort, tak jak my sami odczuwamy. Natomiast jeśli chodzi o dostęp do wody, zazwyczaj koty w podróży, jeśli jest to krótka podróż, one nie wymagają żadnego dostępu, no bo w tym momencie są tak zestresowane, że i tak najlepiej tą podróż przetrwać po prostu w transporterze, gdzie one najczęściej przesypiają. A kto wybiera się w dalszą wakacyjną wycieczkę? Lista jest dłuższa, konieczne są szczepienia i odpowiednie przygotowanie. Takie wakacje, taki wyjazd z psem musimy planować od wieku szczeniącego, czyli od nauki posłuszeństwa, od, myślę, komendy zostań, siad, przyjdź, bo to są podstawy. Dwa, należy zadbać przede wszystkim o aktualne szczepienia, szczególnie chodzi tutaj o szczepienie przeciwko wściekliźnie. Musi ono być wykonane odpowiednio wcześniej przed podróżą, nie w dniu podróży. Najczęściej są to 3 tygodnie. Należy pamiętać o zabezpieczeniu psa przeciwko kleszczom również. O tym, aby posiadał, jeżeli jest to wyjazd za granicę, paszport, chip albo co najmniej adresówkę. Jest to bardzo ważne w wypadku, kiedy taki zwierzak na przykład by nam zginął. Zwierzę, tak jak człowiek, może doświadczyć udaru cieplnego. W takiej sytuacji ratunkiem jest natychmiastowa wizyta u weterynarza i szybkie schłodzenie ciała, choćby mokrym ręcznikiem. Pierwsza część tego albumu dała początek drugiej, bowiem dzięki pierwszej części udało się zgromadzić bardzo dużo materiału. Historia Piotrkowa i Piotrkowian na starych fotografiach właśnie trafiła do rąk Piotrkowian. Drugi tom albumu można było otrzymać podczas promocji, która miała miejsce w poniedziałkowe popołudnie w muzeum. O kulisach powstania drugiej części albumu podczas promocji opowiadali autorzy historii Piotrkowa i Piotrkowian na starych fotografiach Jacek Ziętek, Piotr Wojtasik i Aldona Kaczyńska. Wszystko zaczęło się od wydania pierwszego tomu. To on dał początek drugiej publikacji.
Okazało się, że bardzo dużo osób przyszło po promocji tego pierwszego tomu, przenosząc swoje zbiory oraz instytucje typu właśnie Straż Pożarna w Piotrkowie, Archiwum Państwowe, przekazali nam materiały i okazało się, że jest ich na tyle, że można spokojnie ten drugi tom też zrobić i to naprawdę z dużym zaciekawieniem te zdjęcia, które nam udostępniły i osoby prywatne i firmy, są naprawdę przepiękne. W albumie możemy odnaleźć nie tylko mapę Piotrkowa z zaznaczonymi adresami punktów fotograficznych, ale również zdjęcia ówczesnych mieszkańców podczas spacerów po mieście, czy też zdjęcia portretowe sportowców i klubów piłkarskich. W albumie, który jako prezent trafił do uczestników promocji, można znaleźć również zdjęcia ze Szpitala Świętej Trójcy. Myślę, że obecnie mamy blisko 900 zdjęć z Piotrkowa dotyczące zarówno miejsc, jak i osób. Do roku 1945 myślę, że to jest bardzo bogata baza ikonograficzna, którą piotrkowianie będą korzystać. Myślę, że każdy będzie chciał mieć taką pozycję u siebie w swojej domowej biblioteczce. Zdjęcia pokazują bogatą historię Piotrkowa Trybunalskiego i jego mieszkańców. To one oddają charakter czasów oraz miasta, które są nie do odnalezienia w żadnych przewodnikach czy książkach historycznych. Co ważne, materiał zebrany po publikacji pierwszego tomu wystarczy jeszcze i na trzecią część albumu. W poniedziałek promocję miała również inna wydawnicza Nowość. Ewa Żarska, piotrkowianka, dziennikarka nagrodzona Mediatoriem, opowiadała czytelnikom, jak doszło do powstania książki Łowca, sprawa Trynkiewicza. Sprawa Trynkiewicza, jak mówiła Ewa Żarska, to wydarzenia znane jej z dzieciństwa. Wówczas sprawa zabójstw czterech chłopców była na ustach wszystkich. Z tematem ponownie zetknęła się, kiedy rozpoczęła pracę dziennikarską. Wiedziałam, jak zaczęłam pracować w telewizji Piotrków i pracowałam właśnie z Januszem, który teraz tutaj stoi za kamerą. Pamiętam, byliśmy kiedyś w prokuraturze i rozmawialiśmy w jakimś temacie z prokurator Rądz. I ja pamiętam, że zaczęłam z nią rozmawiać o tej sprawie Trynkiewicza i wtedy wiedziałam, że kiedyś się tym zajmę. Bardziej myślałam, że to będzie reportaż telewizyjny. Powstała książka. Ta książka nie powstała po to, by gloryfikować kogokolwiek. To historia zbrodni, która po 30 latach nadal pozostawia wiele pytań bez odpowiedzi. Mariusz Trynkiewicz, jak mówiła autorka książki, w trakcie zeznań mówił to, co chciał lub zasłaniał się niepamięcią. Z dziennikarką nie chciał się spotkać. Ewie Żarskiej udało się porozmawiać z jego mamą. Usłyszałam, że ona jest w sumie zadowolona, bo jemu się ułożyło. Ułożyło się, bo jest w Gostyninie. To jest ośrodek, w którym jest leczony, ale to on decyduje, jaki rodzaj terapii. To on decyduje, kto go odwiedza. To on decyduje, co robi. Pisze wiersze, maluje. A do tego 2 lata temu się ożenił. Jest szalenie szczęśliwy. Ma wianuszek fanek, które piszą do niego listy, które wysyłają mu jego upragnione prezenty. Więc paradoksalnie jest bezpieczny, bo na wolności, gdyby został bezpieczny, by nie był. Więc paradoksalnie on, w przeciwieństwie do rodzin tych chłopców, sobie to życie ułożył, bo te rodziny się rozpadły. W niewielkiej księgarni, w której zorganizowano promocję, pojawił się tłum chętnych nie tylko po to, by posłuchać o tym, jak doszło do powstania publikacji, ale również kupujących. Książka rozchodziła się jak przysłowiowe świeże bułeczki. Bajki znane i lubiane, magiczny świat teatru, nowych bohaterów i ich historie przybliża co tydzień najmłodszym Miejski Ośrodek Kultury w Amfiteatrze Miejskim. Tym razem na wtorkowym przedstawieniu pojawiła się Calineczka. Kultowa baśń Calineczka Hansa Christiana Andersena przyciągnęła liczne grono młodych amatorów teatru. Znana wszystkim baśń o maleńkiej dziewczynce w wykonaniu teatru Piccolo z Łodzi przypomniała nie tylko perypetię Calineczki, która w końcu wśród elfów znalazła swoje szczęście. Była to również interaktywna lekcja o teatrze z muzyką na żywo i piosenkami na podstawie wierszy Leśmiana czy Gałczyńskiego. Teatrzyki organizowane są w ramach wakacyjnej akcji Wyciągamy Dzieci z Bramy, na które serdecznie zaprasza Miejski Ośrodek Kultury. A już za tydzień teatrzyk dla dzieci Car Kruków w wykonaniu Teatru Pacuś z Łodzi.
Zanim zaproszę Państwa na magazyn sportowy, przypominam, że w najbliższą sobotę w Rynku Trybunalskim odbędzie się Biesiada Myśliwska, a na niej wiele atrakcji. Wśród nich degustacje myśliwskich potraw oraz gawędy myśliwskie. Od godziny 16 zapraszam Państwa w Rynek Trybunalski. A już za chwilę magazyn sportowy. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Pierwszego sierpnia w kolejnym magazynie sportowym wita się z Państwem Michał Stawiczuk. Piłkarze ręczni Piotrkowianina rozegrali pierwsze sparingowe mecze przed nowym sezonem w PGNiG Superlidze. Zespół Dmytro Zińczuka zmierzył się przed własną publicznością z juniorską reprezentacją Polski. Wynik spotkania był sprawą drugorzędną. Najważniejsze w sparingach jest bowiem zgranie drużyny i na to będzie kładł nacisk w kolejnych sparingach szkoleniowiec Piotrkowianina. Każdy sparing dla nas jest wielkim treningiem, gdzie będziemy dopasowywać cały zespół jeden do siebie. No dużo pracujemy, jesteśmy teraz właśnie podczas okresu przygotowawczego, ciężko trenujemy, więc też nie przedstawiliśmy tego, co powinniśmy, tak jak w sezonie gramy normalnie. Kolejny mecz sparingowy przed własną publicznością Piotrkowianin rozegra 3 sierpnia. W piątek o 18:30 w hali Relax zmierzy się ze Stalą Mielec. Tymczasem obie piotrkowskie drużyny piłki ręcznej zostały oficjalnie zaprezentowane w Rynku Trybunalskim. Kibice mogli zobaczyć zarówno nowe zawodniczki Piotrkowi, jak i nowych zawodników Piotrkowianina. Było to dla nich duże przeżycie. To są bardzo duże emocje. Żyję piłką ręczną i na co dzień, i od małego. Także jest to szczególne wydarzenie, jak i dla mnie, i dla całego zespołu, tym bardziej, że jestem tutaj nową zawodniczką, ale mam nadzieję, że dobrze się zaklimatyzuję i będzie wszystko w porządku. Zobaczę, kto nam kibicuje, kto nie. Będę patrzył, kto się uśmiecha, jak będę wychodził na środek i zobaczymy. Nie, naprawdę wydaje się fajna atmosfera, fajny ryneczek, dużo ludzi przyszło i mam nadzieję, że dużo ludzi będzie przychodziło na nasze mecze również. Taka prezentacja to duża motywacja dla obu drużyn, przyznają trenerzy Andrzej Bystram i Dmytro Zińczuk. No jestem zaskoczony taką dużą frekwencją na rynku tutaj. Widać, że Piotrków żyje piłką ręczną i jest bardzo dużo miłośników tej naszej dyscypliny. Także no czuję lekki dreszczyk, szczególnie, że przed nami będą występować mistrzynie Polski, które 25 lat temu zdobyły Mistrzostwo Polski tutaj. Także świetna impreza i bardzo się cieszę, że mogę w tym uczestniczyć. No po pierwsze, to jest nie tylko dla drużyny znaczenie ma ta prezentacja, także również dla kibiców, którzy też poznają nowych zawodników, którzy przyszli, zobaczą starych zawodników, zobaczą jak w ogóle to wszystko odbywa się, o co chodzi w ogóle w piłce ręcznej, tak? Kto w nią gra. Wielkie brawa! W niedzielę podczas 6 biesiady trybunalskiej na scenie w sercu Starówki zaprezentował się skład piłkarek ręcznych Piotrkowi z roku 1993, kiedy 41 punktów zdobytych podczas sezonu dało drużynie Mistrzostwo Polski. Od tego czasu minęło 25 lat. Z tej okazji w Piotrkowie gościł m.in. szkoleniowiec Piotrkowi z lat 1992-94 Jerzy Noszczak. Mistrzostwo wówczas zdobyte to dziś już tylko wspomnienia. Co tu dużo mówić, to było naprawdę szczęśliwe przeżycie. Na pewno inaczej bym to teraz odbierała, bo już jestem, powiedzmy, doświadczoną kobietą, ale wtedy to tak bardziej spontanicznie. Co tutaj dużo ukrywać, to po prostu były łzy szczęścia, radość z tego, że jesteśmy wspaniałą drużyną, tworzymy jedność. Zależy nam po prostu na wspólnym celu. Niezapomniane chwile i naprawdę wtedy jako młoda zawodniczka w Ekstraklasie to było marzenie chyba każdego młodego zawodnika, który przychodzi do Ekstraklasy zagrać. Szczypiornistki i trener wspominają również swoich wiernych kibiców, którzy zawsze mocno dopingowali drużynę.
to, co kibice robili dla nas, tego się chyba nie da opisać słowami. Trzeba to przeżyć. Moi mali uczniowie czasami jak wchodzą do internetu i widzą fragmenty na YouTubie, gdzie była ta fala ludności, która nas unosiła, nie po finałowym meczu, tylko jeszcze tym wcześniejszym, kiedy już wiedziałyśmy, że mamy Mistrzostwo Polski, no to są zafascynowani. Ja powiem, że gęsia skóra mnie przechodzi i chylę czoła przed tymi kibicami, którzy wówczas nas oklaskiwali. To były naprawdę wielkie tłumy. Ja wspominam bardzo dobrze kibiców szczególnie. No, na tym meczu ostatnim w zasadzie, on był nie ostatni, ale decydował o Mistrzostwie Polski z ASM Wrocław. No był nad komplet widzów i nie tylko na tym meczu. Ja powiem więcej, byli kibice, przychodzili na treningi, co się w życiu nie spotyka. I to nas mobilizowało i zawodniczki, i mnie osobiście, że byłem lepiej przygotowany na treningi, bo była spora grupa kibiców, którzy to wszystko obserwowali. Choć sukcesu nie udało się już powtórzyć, to zawodniczki Piotrkowi zawsze grały w najwyższej klasie rozgrywkowej. No nie było tego mistrza w następnych latach, ale najważniejsze jest to, że od 1987 roku cały czas Piotrkowia jest w ekstraklasie, no i raczej utrzymuje się. No było dużo medali innych, brązowej, srebrna. Czy jest szansa na powtórzenie tego sukcesu? To pokaże najbliższy sezon rozgrywkowy.